W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W bożonarodzeniowy poranek, w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego, we wtorek 26 grudnia. Witam Was, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, śląc Wam gorące życzenia z parafii ewangelickiej w Suwałkach. Ten dzień pragniemy wspólnie rozpocząć od słuchania się w Boże Słowo, które książeczka z Biblią na co dzień podaje nam dzisiaj z księgi proroka Izajasza z 60 rozdziału 16 werset i z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z 1 rozdziału 10 werset. Słuchajmy się wspólnie w to słowo. Ja, Pan, jestem Twoim zbawcą, a Twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Jezus śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność na jaźń wywiódł przez Ewangelię. Jako słowo komentarza książeczka z Dnia na co dzień podaje nam cytat z Johanna Rista. Chwałę, cześć i dziękczynienie Tobie, Panie Jezu Chryste, wyśpiewują dziś, bo stałeś się moim bratem i zwyciężyłeś świat. Dopomóż mi, abym zawsze chwalił Twoją dobroć, w tym czasie łaski, a potem mógł Cię chwalić i w wieczności. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, dziś chciałem, byśmy choć na chwilę przystanęli na słowach apostoła Pawła, które przesłał on do Tymoteusza w drugim z listów. Jezus śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność na jaźń wywiódł przez Ewangelię. Co znaczą dla nas te słowa? Czy w ogóle na nas jeszcze działają? Czy mają w sobie tą energię, pierwotną energię, która sprawiała, że ludzie porzucali swoje dawne wierzenia, że ludzie potrafili przewartościowywać wszystko to, co czynili w swoim życiu dotychczas i ruszali za Chrystusem. Skoro te słowa znalazły się w jednym z listów, to widocznie apostoł Paweł uznał za właściwe, by napisać o tym Tymoteuszowi. Napisał o tym, bo przesłanie płynące z tych słów stało dla niego się centrum tego, po co przyszedł Chrystus. W tym krótkim zdaniu, byśmy powiedzieli, zawarta jest cała historia zbawienia. Chrystus przychodzi, niszczy śmierć, życie triumfuje. Czy nie jest to piękne przesłanie na Boże Narodzenie? Na czas, do którego tak bardzo się przygotowywaliśmy, nie tylko w Adwencie, słuchając się wezwania haseł niedzielnych i Słowa Bożego, ale także przecież i do celebrowania tych świąt w naszych domach, w naszych rodzinach. Przecież celebrujemy życie. To wszystko, co uczynił dla nas Chrystus. I chyba marnotrawstwem byłoby powracanie do dawnych systemów wierzeń. Tylko wydaje mi się, że chwilami postępujemy tak, że jeżeli coś jest zbyt proste, to wydaje nam się podejrzane. I może gdyby ktoś ten system zbawienia na powrót nam skomplikował, wtedy byśmy, albo niektórzy z nas, czuliby się pewniej, bo mieliby na to może jakby większe wyobrażenie wpływu. Niestety, albo dla nas istety, Chrystus czyni wszystko. Czyni nową jakość w naszym życiu. Sprawia, że nie musimy się lękać śmierci, która niegdyś znaczyła definitywny koniec. A dziś, nie bojąc się jej, możemy w swoim życiu włożyć całą swoją energię, skorzystać ze wszystkich darów Ducha Świętego, przeżywać w pełni Boże błogosławieństwo po to, by nieść tę Ewangelię światu. Nieść ją w naszych domach, w naszych rodzinach, w miejscu pracy, w szkole, w służbie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, opowiadać o Jezusie, jak wielkie dla nas uczynił rzeczy
i być dla innych takimi świadkami, jak dla Tymoteusza był właśnie Paweł. Mówiąc, wydawałoby się, proste rzeczy, ale rzeczy, które mają istotne znaczenie i niosą w sobie potężną energię zmieniania ludzkiego życia. Niech więc i nasze życie się odmienia nie tylko w czasie tych świąt, które przeżywamy, ale w całym naszym życiu, by wykorzystać każdy pojedynczy w nim darowany dla nas dzień. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego, co najlepsze.